Dziękuję Tomku za odpowiedzi. Chciałbym teraz, żeby Państwo wzięli udział w zadawaniu pytań. Także bardzo proszę, jeżeli ktoś ma pytanie do naszego gościa, to bardzo prosiłbym te pytania zadawać, a nasz gość postara się na nie odpowiedzieć. Bardzo proszę. Jeśli można, to zacznę od tyłu. Na wątpliwość, na pytanie Andrzeja. On zadał takie fundamentalne pytanie. Jaką widzi Pan perspektywę, pozytywną perspektywę dla obecnej sytuacji? Zaczynam świadomie od tyłu. Mam przed sobą książkę Michaela Jonesa pod tytułem Rebelia, a podtytuł jest znamienity. Kościół katolicki i kulturowa rewolucja. To jest taki fundament obecnej sytuacji, genezy i obecnej sytuacji Kościoła w świecie w ogóle, nie tylko polskiego. I on na końcu tej książki mówi o tej perspektywie właśnie, a odpowiada i mówi tak. Odpowiedź zawiera się w historii opisanej przez ewangelistę Marka. Chodzi o opis burzy i uciszenie tej burzy. I dalej autor Jones mówi tak, ojcowie Kościoła zgodni są co do tego, że ową łodzią z Perykopy jest Kościół, a ci, którzy w niej się znajdują, będą narażeni na burzę i falę, to znaczy ataki organizowane w celu zniszczenia Kościoła. I mówi dalej, Chrystus mówi nam, że mamy trwać w Kościele i wraz z Nim znosić ucisk, aż do chwili, gdy przyjdzie chwale, przynieść zbawienie swemu ludowi i tak dalej. To jest jak gdyby taka perspektywa daleko, najdalej powiem idąca. Wracam teraz do Pana wystąpienia. Ja z uwagą wysłuchałem tego zarysu, spektrum zagadnień, które zawiera książka. Trudno mi się odnieść do książki, bo jej nie czytałem, ale to wyliczenie zagadnień jest bardzo ciekawe. Jest dużo zagadnień, jak między innymi mówi Pan tu o dialogu z muzułmanami, ale nie wiem, czy jest w książce temat daleko ważniejszy od dialogu z muzułmanami, mianowicie kwestia dialogu z Żydami. Ewentualnie jest to temat do drugiej części książki. Proszę Państwa, temat znany. Są niektórzy historycy Kościoła, którzy twierdzą, że dialog z Żydami stał się podstawą klęski kryzysu Kościoła współczesnego. Nie można rozmawiać z kimś, prowadzić dialogu z kimś, kto nie ustępuje ani na pół kroku. A taka jest postawa drugiej strony. Mówi Pan o... Proszę? Mówi Pan o... Książka zawiera tematykę relatywizmu. Wspaniale. Ale nie wiem, czy dotyczy poprawności politycznej. Tej poprawności politycznej, która nas i Kościół niszczy i zjada. Nie wiem, czy w książce jest tematyka, która od pół wieku niszczy Kościół światowy, uniwersalny. I Pan w pierwszym zdaniu powiedział, że książka dotyczy problematyki uniwersalnej. Dla mnie jest to pełna satysfakcja, że właśnie uniwersalnego Kościoła, bo tematyka polska wynika z tamtego przecież, nie oszukujmy się. Brak tematyki odniesienia do marksizmu kulturowego. Proszę Państwa, mam przed sobą książkę pod tytułem Marksizm kulturowy. Podtytuł brzmi 50 lat walki z cywilizacją zachodu. Jest to kompendium wiedzy, w jaki sposób marksizm trwa dalej, co więcej, odnosi coraz większe sukcesy. My cieszymy się, że upadł marksizm, że upadł leninizm, że upadła rewolucja, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, zresztą autor tu doskonale pokazuje, że ten marksizm się odradza na innej drodze,
nie rewolucyjnej, tylko kulturowej. Sugerowałbym, żeby tam się znalazły takie myśli. Ale pan nie czytał książki. A ten wątek się pojawia, to znaczy nie wprost z księdzem, na przykład tam rozmowa z księdzem profesorem Kowalczykiem, który jak najbardziej jest, no tak, ten wątek relatywizmu zresztą wiąże się z tymi nowymi formami, nazwijmy to, takiej lewicowej, tak? W czym się wyraża ten współczesny marksizm kulturowy? To jest tak zwany długi marsz przez instytucje kulturalne. My sobie nie uświadamiamy, ale jesteśmy jako katolicy wypierani przez lewicę. Proszę zwrócić uwagę, że marksiści teraz walczą nie rewolucją, tylko drogą pokojową dochodzą do władzy, opanowując coraz kolejne, następne i następne przyczółki. Sztuka, film jako oręże walki z Kościołem. Proszę Państwa, u genezy, moim zdaniem, nie wiem, czy Pan też się zgodzi z tym, należy bardzo, to też może temat do następnej części książki, mówić o twórcach i źródłach zniszczenia Kościoła. A kto to jest? To jest między innymi, pan doskonale zna, Antonio Gramsci, włoski komunista, który stworzył podstawy tego, co się dzisiaj dzieje z Kościołem. Rzucę tylko takie hasło. Manifest Sventotene. To jest idea, na której opiera się dzisiaj Unia Europejska i na której opiera się walka z Kościołem. I na koniec, proszę Państwa, nie padło tutaj na sali dzisiaj ani raz, moim zdaniem, najważniejsze sformułowanie i stwierdzenie. Powinniśmy szukać źródeł, gdzie zaczął się kryzys Kościoła. Tych można wskazywać wiele, ale dzisiaj nie padł wyraz Sobór Watykański II. Ja myślę, że budzi się w naszym Kościele nowy duch krytycznego, aczkolwiek racjonalnego spojrzenia na ocenę Watykanu II. Dobrze, to może zacznę od tej ostatniej kwestii, ponieważ w sumie Watykanu II zajmujemy się od 20 lat w naszym piśmie i też nie zgadzamy się z taką jednoznaczną krytyką tego wydarzenia, jaka często jest przeprowadzana. Raczej jest nam bliskie stanowisko kardynała Ratzingera, Benedykta XVI, o tym, że każdy dokument kościelny można przeczytać w duchu zerwania albo w duchu ciągłości, tak? I że przede wszystkim duch zerwania, który jest związany z wydarzeniem Soboru Watykańskiego II, wiązał się z tak zwanym Soborem Mediów, tak? To znaczy, że owszem, mieliśmy cały prąd, nazwijmy to, takich liberalnych i postępowych duchownych podczas Soboru Watykańskiego II, którzy rzeczywiście wiele spraw swoich tam przeprowadzili, ale że decydującą rolę potem w rozegraniu tych dokumentów jako mających rzekomo budować zupełnie nowy, inny kościół, odegrały media, tak, wtedy w czasach Soboru. To zresztą świetnie opisuje książka Ren wpada do Tybru. To bardzo, bardzo polecam. To była zresztą książka, którą wydaliśmy w 2000 roku jeszcze, jak nasza taka pierwsza biblioteka Chrystianitas powstawała, to ta książka była wydana pod naszymi, że tak powiem, skrzydłami. Więc ja byłbym ostrożny przed wyrzucaniem takim soboru całkowicie do kosza, dlatego że uważam, że właśnie w tej postawie jest jedno z zagrożeń nowej reformacji, tak? No bo zobaczmy, że bardzo bliski jest krok od tego, żeby odrzucić sobór, odrzucić ostatnich 5 papieży i wylądować jako sede vacantista poza kościołem, tak? To jest bardzo prosta droga tak naprawdę, tak? Sede vacantista to ten, który nie uznaje, że w kościele jest jakiś ważny papież obecnie, tak? A przecież to jest pewna taka logika, którą
obserwujemy. Dlatego nasza praca powinna być głębsza i bardziej wysilona, tak? To znaczy nasza praca powinna polegać na takim komentowaniu i odczytywaniu doświadczenia Soboru Watykańskiego II, które będzie wpisywało je i te dokumenty w tradycję Kościoła. Zresztą no, kardynał Ratzinger jest świetnym przykładem kogoś takiego, kto zresztą w czasie strach Soboru był bardziej zaangażowany po lewej, nazwijmy to, stronie, tak? Czyli właśnie po stronie Renu, który wpadał do Tybru. Był przecież peritusem kardynała Frinksa, jeśli się nie mylę. Jednocześnie bardzo szybko po Soborze przeszedł, nazwijmy, na taką stronę konserwatywną, tak? Znaczy zobaczył ten proces rozgrywania dokumentów soborowych jako narzędzia wywrócenia Kościoła na lewą stronę i równocześnie z doświadczeniami roku 68 na Uniwersytecie przeszedł na stronę krytyków, ale właśnie nigdy nie stał się takim krytykiem, który po prostu od ściany do ściany przeszedł, tak? Czyli że wszystko dobrze, a potem wszystko źle. Nie, ponieważ przede wszystkim ta idea właśnie ciągłości, konieczności integrowania nauczania Kościoła była jego najważniejszą taką ideą, którą podawał jako już papież. Mówiliśmy o reformie, jeśli chodzi o liturgię, ale o właśnie hermeneutyce zerwania albo hermeneutyce reformy w ciągłości, tak? Czyli że konieczności zachowania elementarnych i fundamentalnych zasad, jakie w Kościele idą od samej Ewangelii, przez ojców Kościoła, przez wszystkich ojców i doktorów wszystkich wieków aż do dzisiaj, tak? I to, co w tym pięknym sformułowaniu papieża Benedykta XVI było, że nie może się zakazanym stać to, co jeszcze wczoraj było uważane za święte, tak? Że to jest pewna taka zasada, która musi nam przyspieszać, a też kim jesteśmy, żeby, za przeproszeniem, zacytuję papieża, sądzić i odsądzać o czci i wiary Sobór, który się odbył pod przewodnictwem papieża i całego światowego episkopatu. Myślę, że jako świeccy nie mamy takiej rangi, żeby potępiać Sobór, tak jak nie mamy rangi, żeby potępiać papieża i nazywać go heretykiem, jak niektórzy to robią. Tak, jedyne, co moim zdaniem możemy robić jako świeccy, to myśleć właśnie z perspektywy katolickiej i krytycznie oceniać pewne wydarzenia, teksty, sposoby myślenia na temat Kościoła, jakie się dzisiaj pojawiają, jakby odsłaniać ich jakieś zło, tak, które w nich tkwią. Także ja jakby, wydaje mi się, że my często tutaj, powiedzmy, że ja po konserwatywnej stronie kościelnej mamy taką ochotę, żeby widzieć nową reformację po stronie liberałów, że oni już tak daleko idą, że w końcu muszą się odłączyć od Kościoła. Wydaje mi się, że może być zupełnie odwrotnie, że zagrożenie jest takie, że dzisiaj, kiedy Kościół jest mocno w takim kryzysie właśnie, jest dużo tych takich idei, żeby zmienić, żeby zrobić postęp i tak dalej, w takim światowym sensie, stoi przed zagrożeniem reformacji, że oto właśnie konserwatyści, tradycjonaliści powiedzą, że dosyć mamy tego, odchodzimy, tak? I że będą, no przecież reformacja luterańska była w tym sensie reformacją, reakcją konserwatywną na zepsucie Kościoła renesansowego, tak? Potem oczywiście Luter zaczął tam mocno grzebać przy doktrynie i jego następcy już zupełnie porzucili nauczanie katolickie w wielu sprawach, ale fundamentalny odruch był reakcją na zepsucie. Dzisiaj mamy bardzo wysoki, że tak powiem, poziom zepsucia pod każdym względem w Kościele i moralnym, i doktrynalnym, i instytucjonalnym. I ten odruch, żeby powiedzieć, że Sobór Watykański był zły, wtedy zaczął się nowy Kościół, to my odchodzimy. Myślę, że w ten sposób nie rozwiążemy problemów, w których jesteśmy, a, że tak powiem, ci, którzy są zainteresowani zmianą w Kościele, tylko się pozbędą balastu, nazwijmy to, tradycjonalistów, prawda, w Kościele. Także moim zdaniem, zresztą też jest to w książce, mamy tu rozdział temu poświęcony, propozycja sposobu myślenia o kryzysie w Kościele, szczególnie tym doktrynalnym, intelektualnym, którą dał papież Benedykt XVI w bardzo wielu swoich dokumentach, jest cały czas aktualna. Tak bym na to odpowiedział, co pan mi tu przedstawił. Powiedział pan przez moment, że Kościół polski odpowiada na wieści z Watykanu jak gdyby milczeniem. Ja nawiązując nawet do tego,
których było przed chwilą powiedziane odnośnie Soboru Watykańskiego. Kiedyś kardynał Ratzinger powiedział, że do mediów powiedział, że były właściwie dwa sobory. No właśnie o tym wspominałem, tak. I teraz jest taka sytuacja, że chciałbym się dowiedzieć, czy Kościół odpowiada milczeniem, czy Kościół nie widzi po prostu jakiegoś już konkretnego działania, złego działania Watykanu. O tak bym nazwał. Może troszkę przesadzę, ale. No rozumiem. Ale o to chodzi. Powiedziałbym tak, znaczy ja do tego, znaczy sprawa w ogóle nie jest prosta, znaczy mówimy o rzeczach, mówienie o historii, która się dzieje na naszych oczach i której jesteśmy uczestnikami, jest prawie że niemożliwe, no, trudno oceniać historię, której się jest częścią. Natomiast wydaje mi się, że jest po prostu pewien stopień odpowiedzialności, jakie członkowie Kościoła niosą. Nie wiem, czy nasi biskupi reflektują w ten sposób, możliwe, że nie, ale jakby to powiedzieć, najbliższymi współpracownikami Ojca Świętego są kardynałowie, prawda? I to oni wystosowali tak zwane dubia, prawda? Czyli pytania dotyczące chociażby Amoris Laetitia o to, czy jest ona rzeczywiście zgodna z nauczaniem Kościoła w kwestii, o której tu poruszyliśmy, czyli tej Komunii Świętej dla osób jakby z uporem tkwiących w ciężkim grzechu. Jak wiadomo, papież od 2016 roku na to pytanie nie odpowiedział, na te wątpliwości. Dwóch kardynałów już zdążyło umrzeć w tym czasie. I jak widać, nie bardzo ma, jakby to powiedzieć, papież na to ochotę. Ja trochę rozumiem naszych biskupów. No, nasi kardynałowie nie są akurat zbyt bojowi, ci, którzy są, ale też rozumiem cały episkopat, który, no bo co ma wystąpić? Ma ogłosić właśnie papieża odstępcą albo ma, nie wiem, wszczynać jakąś awanturę w kościele? Prawdopodobnie nic by to nie przyniosło, tak? Bo nie wiemy do końca, jakie są intencje, powiedzmy, w stolicy apostolskiej w sprawach, które się przeprowadza. Więc dlatego je traktuję to w pewnym sensie pozytywnie. Oczywiście możemy to powiedzieć, że no nie, lepiej byłoby to wszystko dyskutować, maglować i tak dalej. Ale ja uważam, że katolicy generalnie mało słuchają swoich biskupów, więc wydaje mi się, że taka bardzo otwarta dyskusja na temat problemów i powszechna, na przykład jakiś synod polski, tak? Że tutaj mamy właśnie synod, biskupi ogłaszają, żeby przedyskutować te wszystkie problemy, doprowadziłaby do tego, żebyśmy się jeszcze bardziej tu w Polsce podzielili. To znaczy, że naprawdę taka polska reformacja konserwatywna, katolicka, moim zdaniem byłaby zupełnie do przewidzenia, tak? Że właśnie część osób powiedziała, nie, no to jak w takim razie tak wygląda teraz sytuacja w Rzymie, to my nie chcemy takiego papieża, tak? Bo te nastroje są bardzo szerokie, ja się bez przerwy z nimi spotykam. Więc wydaje mi się, że biskupi są świadomi, że Polacy umiarkowanie, polscy katolicy ich słuchają, więc wolą, że tak powiem, no trochę tak, jak było za Benedykta XVI, że część episkopatów chciała przeczekać pontyfikat Benedykta XVI. No i udało im się, przeczekali, tak? Więc w pewnym sensie powiedziałbym, że nasi biskupi chcą przeczekać Franciszka. Ja uważam, że ta strategia się na dłuższą metę nie uda, dlatego że po Franciszku przyjdzie drugi Franciszek. To znaczy, że raczej spodziewam się, że mamy teraz przed sobą, w cudzysłowie, dynastię papieży, którzy będą tę linię obecną Kościoła kontynuować, tak? Czyli że to zderzenie między naszym Kościołem a Rzymem raczej będzie, znaczy to napięcie będzie rosło. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że całkowicie zmieniła się polityka ogłaszania kardynałów w tej chwili w Watykanie. Jan Paweł, wszyscy ci ludzie, którzy dzisiaj, ci kardynałowie, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie tych rewolucyjnych zmian, czy próby przeprowadzania tych rewolucyjnych zmian, znaczy nie wszyscy, w większości byli powołani do swojej misji jeszcze za Jana Pawła II. Jan Paweł II miał taką politykę, że dawał kapelusze i konserwatystom, i liberałom. Dzisiaj papież Franciszek daje kapelusze kardynalskie tylko liberałom. Tak? Nie ma ani jednego konserwatywnego biskupa, który zatrzymałby w tym pontyfikacie czerwony kapelusz. Mamy samych, nazwijmy to, jezuitów albo ludzi, tak jak tutaj ostatnio jeden z kardynałów włoskich związany z San Egidio, wspólnotą, który
to po prostu głośno mówi, że jest za akceptacją homoseksualizmu w formie innej niż to mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego. Tak? I takich ludzi mamy. Zresztą pisałem artykuł o tym ostatnim konsystorzu i o tych kandydatach i przejrzałem dokładnie wszystkich tych kandydatów. To wszyscy byli przedstawicielami takiego liberalnego mainstreamu europejskiego duchowieństwa. Tak? Nie było tam ani jednego duchownego, którego można byłoby określić jako konserwatywnego, tak to nazwijmy. Więc jakby to ustawia po prostu kolejne konklawę, tak? Znaczy, że sytuacja będzie trudniejsza, podział w Kościele będzie coraz głębszy, bo jednocześnie bez wątpienia mamy do czynienia z reakcją konserwatywną, tylko ona nie ma już dostępu do władzy, tak? Znaczy jest kardynał Sara, który jest tylko figurantem w kongregacji sakramentów, dyscyplin sakramentów i kultu Bożego, bo de facto rzadko w ogóle w Rzymie bywa, bo cały skład jakby kongregacji jest narzucony przez papieża i kardynał Sarak nie ma tam nic do roboty, tak? Mamy kardynał Berga, który jest gdzieś tam na jakimś zesłaniu, można powiedzieć, tak? Już nie jest w rocie rzymskiej, tylko gdzieś tam jest patronem Maltańczyków, czyli de facto nie ma żadnej władzy w Kościele i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie ta reakcja jest, bo ciągle pojawiają się jakieś listy, jakieś petycje do papieża, jakieś głosy. Mamy zresztą, można powiedzieć, we wspólnocie takich tradycyjnych benedyktynów, także pewien opór wobec tych zmian i wielu innych zgromadzeń jak zakonnych, tak, które jakoś się tam trzymają. Także jakby no, sytuacja będzie nabrzmiała. Ale ja rozumiem, no, nasi biskupi pewnie w pewnej perspektywie własnej, bliskiej emerytury, bo są starszymi albo w większości panami, jakby widzą to jako rozwiązanie na teraz, tak? To znaczy, że nie widzą problemu, żeby wytłumaczyć wiernym skomplikowanie sytuacji, więc w pewnym sensie mają rację. To znaczy, mają rację, bo ostatecznie dla nas, gdyby nie to, że żyjemy w tej bańce medialnej, która nas nieustannie bombarduje, prawda, informacjami, to najważniejsze jest to, że pójdziemy do komunii, do spowiedzi, że będziemy się modlić i to jest nasza świeckich odpowiedzialność. Oczywiście, to nie może nas usypiać za łatwo, dlatego że może się powtórzyć reformacyjna sytuacja, że nie myśląc o tym, co się dzieje wyżej i nie zwracając na to uwagi, niepostrzeżenie przestaniemy być katolikami. Bo tak było w XVI wieku, że tylko oczywiście to był świat przedmedialny, że biskup zmieniał wyznanie, laicyzował się, na przykład przychodził do luteran i zabierał całą swoją diecezję. No, spodziewają się Państwo, że ludzie na dole gdzieś w wiejskich parafiach nie mieli świadomości, co się zmienia, tak? Tu dostawali informacje, że teraz będą w tej, a nie innej wspólnocie i też wielu z nich, nie mając odpowiedniego wykształcenia, nie było tej sprawy w stanie ocenić, mając też jakieś poczucie posłuszeństwa wobec kapłanów i tak dalej, i tak dalej. Także nasza świecka odpowiedzialność jest niewątpliwie odpowiedzialnością za osobistą duszę, zbawienie duszy, za życie duchowe bliskich, ewentualnie środowisk, oczywiście w możliwej skali, w której funkcjonujemy, a także pewien rodzaj czujności, żebyśmy się ani przez konserwatystów, ani przez liberałów nie dali wyprowadzić z Kościoła. Bo to jest to, co ta nowa reformacja, trochę to, o czym piszemy, to jest to niebezpieczeństwo. I ono w dwie strony działa teraz, tak? To jest tak, że musimy być naprawdę czujnymi, wierzącymi, świadomymi trudnej sytuacji Kościoła i jakby mężnymi wewnętrznie, trochę jak Ignacy Loyola, paradoksalnie, jezuita, prawda? Założyciel jezuitów, uważał, że w te czasy nowoczesność, która się wtedy zaczynała, wymaga od tego, żeby człowiek był wewnętrznie niezwykle mocno ukonstytuowany, dlatego że żyje w czasach chaosu. Tak? Mieliśmy czasy chaosu, odkrycia geograficzne, tak? Rozpad chrześcijaństwa, reformacja i tak dalej. Czyli to było to doświadczenie chaosu i człowiek musi wewnętrznie być stuprocentowo katolikiem, wiedzieć, w co wierzy, komu jest posłuszny wedle urzędu, ale też co jakby wskazuje, na co wskazuje rozum. Bo to jest taka, mi się wydaje, może kończąc, ważna sprawa w kwestii papiestwa, że papież, nawet jeżeli się nie zgadzamy z różnymi rzeczami, które konkretnie mówi w samolocie na przykład, albo w wywiadzie dla ateistycznego dziennikarza, który potem mówi, że papież nie wierzy w Pana Jezusa, tak? No, różne takie dochodzą do nas informacje. Papież przede wszystkim jest jako ciało i jako urząd jest widocznym zwornikiem jedności katolickiej. Niezależnie od tego, że jakie tam rzeczy mówi i jakie słyszymy. Więc jako można powiedzieć ten charyzmat piotrowy, winniśmy mu uznanie i to posłuszeństwo, prawda? Natomiast czym innym jest to, kiedy na przykład
próbuje nam się wbrew rozumowi różne rzeczy podawać jako katolickie, które katolickimi nie są. To jest inna sytuacja. Oczywiście to jest straszna schizofrenia, której trzeba funkcjonować, ale wydaje się, że jest ważne, żeby jedność Kościoła zachowywać również w tych czasach kontrowersji. A tak naprawdę, jak sobie każdy z nas, właśnie tak jak powiedziałem, spojrzy na swoją realną odpowiedzialność, realne to, co może zrobić dla Kościoła, to też, że jednak się strasznie upraszczają, tak? No, okazują się dosyć oczywiste. Sakramenty, katechizm i jakby bycie świadkiem prawdziwego katolicyzmu, tak? W świecie chaosu. Tak bym na to panu odpowiedział. Natomiast co do biskupów, no współczuję im, tak bym powiedział, w tej sytuacji. Ja pozwolę sobie, no ciekawe jest to wszystko, co pan mówi i cieszę się, że się tu znalazłam i tak prawie, że przez przypadek. I chcę się odnieść do, no trzy takie małe, mam nadzieję, że będą krótkie sprawy. Jedna to jest to, że na początku pan powiedział, że jest w Piśmie Świętym chyba, czy tak zrozumiałam, potępienie homoseksualistów. Ja bym chciała, właśnie nie usłyszałam tego, że czynów homoseksualnych, to jest bardzo ważne, bo można by przyjąć, że przykazanie cudzołóż jest przeciwko heteroseksualistom, prawda? No ale to jest, no nie. No. Nie, dobrze, nie. Dobrze. Aż tak to nie. No. Dobrze, okej. Okay. Ale ja się zgadzam, że tak, czynów, jak najbardziej. Bo ja tego zresztą nie usłyszałam i chciałam się upewnić, że... Tak, że... tak, zresztą, przepraszam, od razu wejdę z panią w pewien dialog, bo zarówno Pismo Święte, jak i katechizm wcale się nie skupiają bardzo na tym akurat konkretnym czynie. On stoi w rzędzie różnych czynów nieczystych po prostu i jakby nie jest szczególnie napiętnowany ostrze ani Pisma Świętego, ani katechizmu, nie jest w szczególny sposób w osoby homoseksualne skierowany. Natomiast jakby no, co do czynów, no to tak, jest on i nawet potępienie jakby to się nie wynika z tych nawet bardzo tam drobnych w gruncie rzeczy zapisów bezpośrednio przeciwko homoseksualizmowi, ale z pewnej tej antropologii stworzenia człowieka, tak, prawda? To znaczy, że niezależnie jeśli ktoś ma nawet te nieuporządkowane skłonności, nie powinien się im oddawać, tylko o to chodzi, tak? To, że to od razu... Dobrze. Także tak na to patrzę. Natomiast myślę sobie, że kryzys wiary, o którym, no, który widać, o którym mówimy, w jakiejś tam kwestii globalnej, jest dla każdego z nas do rozważenia w skali indywidualnej. Bo jest nas tutaj 20 parę osób. Przypuszczam, że może wszyscy są ochrzczeni. Jeżeli tak, to być może właśnie ten temat przyciągnął wszystkich w jakiś tam sposób zatroskanych o Kościół. Tymczasem kryzys wiary zaczął się tak naprawdę w roku 313 edyktem mediolańskim i właściwie już nie ma od niego odwrotu w tym momencie. Jesteśmy skazani na to, że nikt nam nie poświęcił kilku lat świadomego katechumenatu przed przyjęciem chrztu, że nie urodziliśmy się w rodzinach, w których wiara była bardzo żywa, w rodzinach takich, które były wspólnotami miłości takiej, do jakiej wzywał nas Chrystus, czyli aż miłości no, w sensie krzyża, przyjmowania rzeczywistości osób bliskich jako swojego krzyża. I w jedności, prawda, bo Jezus zostawił nam przykazanie, żebyśmy się kochali tak, jak On nas ukochał i żebyśmy byli jedno. Więc no, mało kto z nas ma takie doświadczenie pojawienia się w takiej rodzinie. Jedno takie zdanie, że to, że wszędzie słychać ubolewanie na temat młodzieży bierzmowanej, nie spotkali ani Chrystusa w rodzinie, ani nie spotkali na katechezie, ani w żadnym innym miejscu, skoro po dokonaniu formalności pod tytułem sakrament bierzmowania po prostu odchodzą, no, mówią do widzenia i już. Więc to po prostu się za nami wleczy już kilkanaście wieków. I w takim razie od każdego z nas chyba zależy właśnie, żeby zacząć być takim świadkiem Chrystusa, żeby nasze otoczenie
najbliżej patrząc, mąż, żona, dzieci, teściowa i tak dalej, współpracownicy, idąc dalszymi kręgami, żeby oni widzieli w nas znaki wiary, znaki miłości, jedności, bo tego od nas oczekuje Jezus. I jeżeli faktycznie wierzymy i Jezus jest Panem naszego życia i tylko On, to właściwie to nam jest prawie wszystko jedno. No powiedzmy, w sensie bólu serca to nie wszystko jedno, ale co zrobi biskup, czy tak, czy siak, czy owak, czy słuchamy go z zachwytem i z przyjemnością, czy też wstydzimy się za to, co robi i mówi. To jakby no już nie rzutuje na nasze życie i nie rzutuje na to, co ja zrobię w swoim otoczeniu. I przytoczył tutaj Pan Benedykta XVI. Ja sobie pozwolę, tu znalazłam sobie tekst. Właśnie króciutki. Jak będzie wyglądać przyszłość Kościoła? Co musi się zmienić? Czy będzie nas zdecydowanie mniej? Sprawdź, co mówił na ten temat ksiądz Józef Ratzinger w 1969 roku, 50 lat temu, 24 grudnia, czyli może to nie było przypadkowe, że Boże Narodzenie. Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, to już słowa księdza Ratzingera. Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele, stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo. Mniej więcej od początków. Nie będzie już więcej w stanie mieszkać w budynkach, które zbudował w czasach dostatku. Wraz ze zmniejszeniem się liczby swoich wiernych utraci także większą część przywilejów społecznych. Rozpocznie na nowo od małych grup, od ruchów i od mniejszości, która na nowo postawi wiarę, przez duże było napisane, w centrum doświadczenia. Będzie kościołem bardziej duchowym, który nie przypisze sobie mandatu politycznego, flirtując raz z lewicą, a raz z prawicą. Będzie ubogi i stanie się kościołem ubogich. Wtedy ludzie zobaczą tę małą trzutkę wierzących jako coś kompletnie nowego, odkryją ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź, której zawsze w tajemnicy szukali. Wypowiedź 24 grudnia 1969, no, zakończenie cyklu wykładów radiowych. Więc myślę tylko sobie... Dodam tylko, że bo ponieważ kardynał Ratzinger to powtarzał tą swoją tezę też w raporcie o stanie wiary na przykład, że jednak on to mówił z ubolewaniem, tak? Znaczy, tak, oczywiście. To nie było, bo często się... Nie, przepraszam, to nie pani to przypisuje, tylko to dla wyjaśnienia, że często się przedstawia też to zdanie w taki sposób, jakby to był jakiś taki chciany przez niego efekt, że Kościół to będzie musiał zaczynać od nowa. No nie, on to mówił z ubolewaniem i jakby, no tak. Przepraszam już. Zgadzam się z tym. Jeszcze jedno. Powiedział Pan, że o tym wyjściu na peryferia, że tak rozumiałam, że właściwie to wychodzenie z szukaniem wiary, czy z jakby pokazywaniem wiary na peryferiach nie bardzo się uda. Nie. Ten język nie inaczej. Co teraz może powiem? Chodzi mi o to, że nie ma sensu wychodzić na peryferia, kiedy się po prostu już mówi językiem świata, tak? Kiedy już tak naprawdę mówi się, że jest się katolikiem, ale idzie się do ateistów i im się mówi, no macie rację. No to z tym się zgadzam, zgodzę. Natomiast jest pewna rzeczywistość w Kościele, która się urodziła 50 parę lat temu na peryferiach Madrytu. Miałem Panią zapytać, czy Pani ze wspólnoty neokatechumenalnej. Na peryferiach Madrytu. Bo ja się tylko nie mogę zgodzić z tym, że w 313 roku się wszystko skończyło, ale to zaraz coś o tym powiem. To znaczy, nie to, że się wszystko skończyło, tylko zaczęło dlatego, się... Dlatego, że dopiero zgaścić. Można powiedzieć, że jednak cywilizacja chrześcijańska rozkwitła, tak, i cała oczywiście. Cywilizacja świętych oczywiście, ludzi. Że, oczywiście, misje później na cały świat, oczywiście, tak. Jednak skończyła się wtedy możliwość właśnie przygotowania w ogóle... Znaczy nie, bo wtedy się nie skończyło na jakość dokumenta. Ale stała się bardzo trudna, bo skoro były masowe przystępowania do oczywiście, do, tak, do wspólnoty chrześcijańskiej. Tak, tak. Nie, więc oczywiście nie twierdzę tak radykalnie. Natomiast jeszcze dla tych, którzy jakoś tak no, miewają wątpliwości słuchając różnych tam wypowiedzi na temat papieża Franciszka, polecam cykl takich konferencji, wykładów księdza Michała Olszewskiego zatytułowane Zrozumieć Franciszka. 7 godzinnych
kapitalnych wykładów. Dziękuję. To ja może dopowiem taką rzecz, bo a propos tych małych wspólnot. To jest taki wątek, który się jakoś tam pojawia u różnych autorów. I pani właśnie, pani wspomina wspólnoty neokatechumenalne, które są takim jakimś ożywczym, tak, nurtem w Kościele. Ja bym się odwołał do i znów do kardynała Ratzingera, a też do Alasdaira MacIntyre'a, który w swojej książce takiej głośnej, filozoficznej Dziedzictwo cnoty pisał, że nasza kultura potrzebuje świętego Benedykta na nowo, tak? To znaczy, tylko on tam pisał, że to musi być jakiś zupełnie pewnie inny święty Benedykt niż ten dawny, dlatego że barbarzyńcy są nie u bram, ale są wśród nas, tak? I nami rządzą. Ja myślę, to ja powiem, rzucę teraz kamyczek ze swojego ogródka, że wydaje mi się, że przetrwanie Kościoła właśnie się też odbędzie dzięki świętemu Benedyktowi, nie innemu niż ten stary święty Benedykt, i odrodzeniu życia mniejszego, jakie się dokonuje w wielu krajach świata, takiego naprawdę życia mniejszego, a nie często półświeckiego życia, jakie prowadzą zakonnicy w różnych częściach świata katolickiego. Także tak, rzeczywiście, tak może być, że z jednej strony świeccy, a z drugiej strony mnisi przeniosą stary, dobry katolicyzm do nowych czasów, kiedy on będzie mógł na nowo rozkwitnąć. Także tutaj się z panią jakoś tam zgodzę. Przy czym z równym smutkiem kardynał Ratzinger przyjmuje rozpad jednak tej cywilizacji, która mija, tak, chrześcijańskiej. Ale też cywilizacja chrześcijańska, która nie jest tylko budowana na przyrodzonych fundamentach, ale na naturalnych rodzinach, narodach. Jest, jakby ktoś chciał, to wystarczy roztropność, żeby zaraz się odrodziła, jak pisał Pius X w swoim liście Notre Charge Apostolique na początku XX wieku. Dobrze, jeśli chcą jakieś pytania, to pan jest święty. Może już. No, miało być o 313 roku. Mimo wszystko, jeżeli się skoncentrujemy wyłącznie na sprawach negatywnych w Kościele, to tak nasze spojrzenie będzie bardzo pesymistyczne. Takie. Więc łatwo wpaść w depresję. Tak mi się przypomniało, ja w 70-tych latach studiowałem teologię na Kulu i to była przepiękna teologia, przepiękne wykłady. Potem Ruch Światło Życie, wspólnota Krzysztofa Mickiego, bardzo pozytywne, otwarte rozumienie Kościoła, afirmacja owoców Soboru Watykańskiego II. Następnie neokatechumenat. Przez 8 lat byłem we wspólnocie na Wolnowicach. Następnie wspólnoty charyzmatyczne, które przyszły z USA. Znaczy, moje doświadczenie Kościoła było doświadczeniem, że tak powiem, stuprocentowo pozytywnym. Więc oczywiście dzisiaj można mówić o sprawach negatywnych i mówi się, nie? Tym niemniej dobrze jest właśnie nie zapominać o tym, co jest w Kościele naprawdę pięknego, pozytywnego. Dziękuję bardzo. Będziemy powoli kończyć. Ostatnie pytania. Proszę Państwa, ja mam świadomość, że ten temat to jest temat rzeka i oczywiście wymaga wielu godzin albo wielu dni takiej dyskusji, bardzo ciekawej skądinąd dyskusji. Ale nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną na pewną taką syntezę. Tu już po części wybrzmiał ten temat. Pewna dychotomia tematyki dzisiaj omawianej to jest między tradycją a duchem czasu. Ja powiem najkrócej możliwie. Proszę Państwa, historia pokazuje, że ponad 2000 lat tradycji jakiejś instytucji, przepraszam, mówię w cudzysłowie, a myślę o świętym Kościele, jest jednoznaczną odpowiedzią na pytanie, tradycja czy duch czasu? Ja mam jednoznaczną odpowiedź co do tego. Bardzo bym prosił o ustosunkowanie się. I na koniec jeszcze. Proszę Państwa,
Jest taka fundamentalna książka o tym, o czym mówimy, to jest pod tytułem Śmierć Zachodu, takiego filozofa amerykańskiego, katolika, zresztą kandydata do fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. On w tej książce pokazuje genezę, skąd wzięło się całe zło wobec Kościoła, naszego Kościoła. I na koniec on pokazuje taki obraz, który właściwie my wszyscy znamy, ale pozwolę sobie zacytować, bo to jest pewna taka właśnie synteza. Nasz świat wywrócił się do góry nogami. To, co wczoraj było słuszne i prawdziwe, dzisiaj jest fałszem i złem. To, co niegdyś było niemoralne i karygodne, rozpusta, aborcja, eutanazja, samobójstwo, dziś stało się postępowe i chwalebne. Dawne cnoty stają się grzechem, dawne grzechy cnotami. Będzie pan odpowiadał? Nie wiem, może najpierw odpowiem, potem jeszcze pan dopowie, bo już tak będzie tego dużo, ja chętnie jeszcze pana posłucham potem. Nie, ale ja, że tak powiem, inny wątek. To co odpowiedzieć najpierw może... Dobrze, to ja krótko, że oczywiście my tu po prostu rozmawiamy o książce, która ma to alarm dla Kościoła, dlatego nie mówimy za bardzo o rzeczach pozytywnych, chociaż tak naprawdę w tle one cały czas są i każdy z nas mógłby powiedzieć o swoich pozytywnych doświadczeniach z bycia katolikiem po prostu, pewnie by ich nie było, gdybyśmy nie mieli jakiejś łaski, która nas przy Kościele trzyma. Natomiast co do pana pytania, to jeszcze chciałbym krótko, bo to jest strasznie złożony temat, żeby taką dychotomię, duch czasu, a tradycja, bo też trzeba dobrze zrozumieć, jakby czym jest tradycja. Nie jest tylko konserwowaniem tego, co było, prawda? Bo przemija postać tego świata, mówi, prawda, apostoł. Czyli, że nie chodzi nam o to, żeby zachowywać to, co już jest, to żeby tak zawsze było, jak było i żeby się nic nie zmieniało, tak? No bo to po prostu łatwo wtedy pomylić tradycję, świętą tradycję z jakiegoś rodzaju takim konformizmem nawyków, tak? Nie, chodzi o to, żeby przeprowadzać święte zasady przez różne czasy, w jakich jako chrześcijanie przychodzi nam żyć. To jest nasze zadanie. Cywilizacja chrześcijańska na tym polega, nie na pielęgnowaniu starych murów, jakkolwiek warto o nie dbać, ale na tym, żeby nawet jeśli te mury zostaną zburzone, to żeby święte zasady, które mamy w katechizmie, które dotyczą życia ludzkiego, dotyczą świętości Boga, praw Boga i tak dalej, tak, i zbawienia Pana, które jesteśmy od Pana Jezusa, przeprowadzać przez różne czasy, chociaż zawsze będziemy po prostu agentami, jakby to powiedzieć, na ziemię królestwa tego świata, tak? Znaczy księcia tego świata. To Maliden taką miał zabawną formułę, że właśnie, że wszyscy jesteśmy, prawda, nie z tego królestwa, na którym żyjemy, jesteśmy takimi agentami, którzy się przemykają. Oczywiście to ma swoje słabości, ta metafora, ale coś pokazuje, to znaczy, że nie chodzi nam o konserwatyzm. Tak? Ja tu używałem mechanicznie tego sformułowania liberałowie, konserwatyści, ale nie chodzi o konserwatyzm i o zatrzymywanie tego, co było. Jeszcze raz to podkreślę. Dlatego oczywiście ten duch czasu też nie jest czymś dobrym, bo zwykle to jest to pojęcie ducha czasu pojawiło się jako takie wykoślawienie obecności Ducha Świętego w Kościele, tak, u filozofów idealizmu niemieckiego na przykład, tak, Zeitgeist po prostu jest tym takim i proponowanym przez nich nieustannym syntetyzowaniem ludzkiego doświadczenia i wyciąganiem z tego nowych wniosków, z których miałoby wynikać dopiero jakaś boska nić w dziejach, tak? No to jest odwrotnie, tak? My nie mamy syntetyzować naszych doświadczeń, które są często doświadczeniem grzechu po prostu, tylko mamy słuchać Ducha Świętego, który już do Kościoła mówił przez 2000 lat i coś temu Kościołowi powiedział, tak? Więc w tym sensie nam zostawił prawdy i zasady, które mamy w różnych czasach powstrzymywać. No i w tym sensie ma pan oczywiście rację. Oczywiście jest to niebezpieczeństwo, że będziemy tą tradycję tylko w sensie konserwatywnym stosować jako nieustanne zachowywanie wszystkiego tego, co było, tak? No, łącznie na przykład z nieprawościami różnymi, które się dzieją. Bo przecież na przykład warto zwrócić uwagę, że warte przemyślenia jest na przykład nowoczesne pojęcie posłuszeństwa w Kościele. To jest bez wątpienia. Znaczy wykoślawiony jezuityzm
nowoczesny. I nawet nie to jest coś u Ignacego, ale oczywiście to z Ignacego zostało wyjęte, że jak ci papież mówi, że białe jest czarne, to wiesz w to, tak? To znaczy w sposób, oczywiście Ignacy, to u niego to jest taka sentencja w całej regule, ale to potem się de facto dzieje w całej strukturze Kościoła i to się staje narzędziem, dzięki któremu nie wypływają i nie są rozliczane na przykład przestępstwa seksualne, tak? Dlatego, że ludzie niżej w Kościele nie przekazują, że tak powiem, nie zgłaszają, tak, zarzutów wobec niesprawiedliwości, ponieważ uważają się zobowiązani złym posłuszeństwem, żeby nie mówić złego o przełożonych. I w momencie, kiedy wchodzi do Kościoła rewolucja seksualna w latach 60., zostaje mechanizm władzy i podległości, który tylko sobie, jakby to powiedzieć, absorbuje, tak, pewien nieprawy sposób funkcjonowania jeszcze bardziej niż to miało miejsce w czasach twardszej dyscypliny kościelnej, tak? Czyli zostaje pewna tradycja władzy, no tak? Trwająca 400 lat, tak? Tradycja władzy i posłuszeństwa, która tylko wzmacnia nieprawość. Dokładnie to ten mechanizm działał przy kardynale McCarricku, który przez całe swoje kapłańskie życie po prostu gwałcił księży, seminarzystów i chłopców i nigdy to nie zostało właściwie ujawnione, dlatego że działała taka właśnie omerta oparta o złą zasadę posłuszeństwa, która w takiego wykoślawionego jezuityzmu rozeszła się po całym Kościele. Więc to też jest tradycja. Takiej tradycji nie chcemy, prawda? No właśnie. Więc jakby wydaje mi się, że tak, jak dobrze zrozumiem tradycję, to się z panem zgadzam, nie? Dobrze, pan jeszcze chciał. Znaczy może nie tyle pytanie, a może i pytanie, ale uwaga, ponieważ ja pamiętam jako młody człowiek reformy Soboru Watykańskiego II. Pamiętam, jak się podniecałem aggiornamento, czyli przystosowaniem Kościoła do świata współczesnego. Było to połączone z wielką nadzieją, ale przy tej okazji brakuje mi w tej całej dyskusji, w tym naszym gorszeniu się, bo ja się też gorszę, bo ja jestem ukształtowany w określony sposób, określony wychowany, w określonych warunkach żyłem, do określonego kościoła chodziłem, słuchałem określonych ludzi i brakuje mi jednego, może ta odpowiedź była, ale to odpowiedź, na ile sobór, na ile papież, na ile synod może zmienić nauczanie, zmienić doktrynę, czy może. Moje pytanie, ja nawiążę do słów Chrystusa, który powiedział, cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebiesie. Cokolwiek zawiążecie, będzie zawiązane w niebiesie. A więc pytanie, jak daleko ta delegacja sięga? Jak daleko, czy ona daje prawa? Powiem tak, z własnych doświadczenia ostatniego, mamy w diecezji synod piąty, Tarnowski. No my tu takich, że tak powiem, nie robimy takich rewolucyjnych zmian, nie proponujemy. Raczej ten tradycyjny kościół tarnowski, bo podobno poza diecezją tarnowską nie ma zbawienia, także no, nie próbujemy robić niczego innego. Natomiast powiadam, brakuje mnie właśnie tego wyjaśnienia, jak daleko, jak może sięgnąć kompetencja, kognicja soboru, papieża, określonego synodu. I tu powiadam, możemy się gorszyć, a jeżeli takie prawo ma synod niemiecki na przykład, synod nie. Amazoński. Nie, synod nie. Znaczy synod w tej chwili, jakby konstytucja synodów jest taka, że one są ciałami doradczymi. Oczywiście one są bardzo rozgrywane przez media, ale to adhortacja papieża jest jakby podsumowaniem synodu, ale znaczy są różne, niestety to nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, może powiedzmy sobie tak. Dlatego, że wydaje mi się, że ten kryzys też, w którym teraz jesteśmy, on wprowadza też pewne nowe rzeczy, tak, do Kościoła, które dopiero będą jakby rozważane, tak? Znaczy po prostu sam Kościół wchodzi w ten kryzys dlatego na przykład, że moim zdaniem przewartościował władzę papieża, tak?
Ale nie ma, nie potrafimy jeszcze dokładnie powiedzieć, na czym to polega. Ale są sygnały. Była Utunum Sint, prawda, Jana Pawła II, który wprawdzie w innym kontekście, ale mówił, że w kontekście ekumenicznym, że trzeba przemyśleć zasadę prymatu i jej działanie, tak? Mieliśmy do czynienia z próbą zakazania starożytnego rytu rzymskiego, prawda? Coś, co najpierw zostało przez innego papieża określone jako niemożliwe do zakazania. I to nie chodzi o to, że wprowadzono nowy ryt. Okej, wprowadzono ryt, może mógł papież wprowadzić nowy ryt liturgii, ale że inny papież próbował zakazać coś, co inny uznał za wiecznotrwałe, tak? Mieliśmy Piusa XI, który powiedział, że tradycja to ja. Czy godzimy się z taką definicją tradycji? Bo dzisiaj też mamy papieża, który w pewnym sensie mówi, tradycja to ja. Kiedy zakazuje, mówi, że Kościół nie może w żadnej sytuacji zgodzić się na karę śmierci, to w tym tekście, którym to uzasadnia, daje przypis tylko do siebie. Nie daje przypisu do niczego innego poza własnym wcześniejszym wystąpieniem. I oczywiście możemy powiedzieć, że Jan Paweł II też protestował przeciwko karze śmierci, Benedykt XVI i Benedykt XV, tylko że oni nie sprzeciwiali się tej zasadzie, że mogą być sytuacje, kiedy kara śmierci jest konieczna, ponieważ jest karą główną. Papież Franciszek mówi, że nie ma takiej sytuacji, kiedy kara śmierci mogłaby być w jakichkolwiek okolicznościach zastosowana. Przepraszam bardzo, ale bardzo łatwo jest mi sobie wyobrazić sytuację, nie wiem, jakiegoś na przykład kolapsu cywilizacyjnego, kiedy polityka znowu staje się rzeczywistością dziejącą się twarzą w twarz i po prostu usunięcie niektórych jednostek ze wspólnoty ludzkiej staje się warunkiem jej przetrwania, po prostu, tak? Natomiast i papież nie znajduje żadnego innego argumentu za tym swoim humanitarnym po prostu gestem, takim świeckiego humanitaryzmu, poza przepisem do siebie. Czy papież jest tradycją? To jest bardzo ważne pytanie. Czy jest tradycja, a papież jest jej w pewnym sensie obrońcą, tak jak charyzmat świętego Piotra, jak Pan Jezus przekazał świętemu Piotrowi, tak, że masz umacniać braci wierze i być obrońcą kluczy, tak, właśnie, czyli władzy duchowej i władzy też potem świeckiej dopisywano tego, ale przede wszystkim duchowej, tak? Czyli jakby, że Kościół znajduje się w takim momencie, kiedy ta dyskusja niewątpliwie, czy to za tego papieża, czy za dwóch, trzech następnych, będzie bardzo mocno tak przeżywana. Sobór także również pewne rzeczy może wprowadzić, tak? Może zmienić pewne kwestie dyscyplinarne, tak? Ale nie można zmieniać rzeczy, które należą do prawa Bożego. Bo to jest prawo ludzkie i prawo Boże w Kościele, tak? No i do prawa Bożego należy to, że nie można przystępować do sakramentów, kiedy się jest w stanie grzechu. Że nikt nie może uczynić wyjątku od takiego gestu, a to się próbuje wprowadzać, tak? To jest prawo Boże, bo to jest ze słów Pana Jezusa, który powiedział do niewiasty, i ci nie grzesz więcej, tak? Ja cię chronię przed twoimi prześladowcami, którzy chcą cię ukamienować, ale idź nie grzesz więcej. A nie, ja cię uratuję, a teraz i czyń podobnie, no. Znaczy, jak czyniłaś. Tak, znaczy oczywiście teraz na potrzeby naszej dyskusji też to trochę upraszczam, ale pewien rodzaj faryzeizm, jak jest w duchu tych, którzy chcą zmian w Kościele, jest po prostu nie do pogodzenia z Pismem Świętym. To jest ten problem, tak? Jeżeli kardynał Kasper mówi, że no ale nie wymagajmy od chrześcijan, żeby naprawdę no, takie heroiczne czyny, ale jakie heroiczne czyny? No żeby byli wierni w małżeństwie, albo żeby się nie rozwodzili. No, czy to jakby wydaje mi się, że tutaj są rzeczy, których w żaden sposób, nawet przez małą furteczkę, Kościół nie może po prostu akceptować, bo to są rzeczy z prawa Bożego. I oczywiście, że w stosunku do wielu spraw może trwać dyskusja, na przykład z tym kapłaństwem kobiet. Tak, nie może być kapłaństwa kobiet pełnego wedle tradycji, ale oczywiście na przykład można przeprowadzić dyskusję, że skoro diakonat pochodzi od apostołów, a nie od Pana Jezusa, to być może można by podyskutować na temat tego, czy kobiety mogą być diakonami. No tak, ale to też ma być dyskusja. Takie rzeczy w Kościele to dziesiątki albo setki lat się dyskutowało. A jeśli się robi synod, zaprasza się 5 ekspertów i oni mówią, no tak, tak, naszym zdaniem to jest tak. I się to zatwierdza. A potem się okazuje za 10 lat, że ci eksperci się pomylili. I tak w ten sposób przeprowadzono na przykład reformę liturgiczną w gruncie rzeczy. Bo uważano, że w pierwotnym Kościele ksiądz był przodem do ludu, okazało się to nieprawdą historyczną.
I uważano, że socjologia nam podpowiada, właśnie teologia się oparła na socjologii, że właśnie lepsza funkcja pedagogiczna liturgii będzie wtedy, kiedy ksiądz będzie przodem do ludzi, będzie w język narodowy i tak dalej. Tylko że 5 lat później zmienił się paradygmat w socjologii i Victor Turner, Mary Douglas i najwybitniejsi antropologowie pisali, że to jest bzdura, to co Kościół zrobił. No i to, więc nie można się opierać na głosach jakichś tam ekspertów, którzy akurat w tym momencie mają jakiś interes takiej czy innej ideologii, czy takiego innego swojego pomysłu na zmianę. Oczywiście wiele spraw, tak jak mówię, w długim czasie może być rozważane, tak? Tak jak na przykład być może ten diakonat. Być może, tylko że nie można tego załatwić w ciągu 5 lat i zrobić 2 synody i będzie sprawa przyklepana, a Niemcy to zrobią. Niemcy to po prostu zrobią teraz, tak? Tak samo kwestia na przykład wyświęcania żonatych mężczyzn, tak? Mówi się, że no, potrzeba tam kapłanów i tak dalej, że tylko że już widzę, jaka będzie ścieżka. To będzie ścieżka do seksualizacji kapłaństwa. A przecież od III wieku, a jakby w łączności z apostołami, była mowa o 2 rodzajach celibatu. O celibacie, czyli bezżenności, i celibacie wstrzemięźliwości, którego mamy elementy w Kościele Wschodnim. Znaczy dyscyplina seksualna w małżeństwach kapłańskich w Kościele Wschodnim jest bardzo ostra, tak? I wręcz ci viri probati, ci wypróbowani mężczyźni, którzy mieli żony, ale mieli zostać kapłanami, oni w tamtych czasach, i to widzimy na przykład w III wieku w synodach, porzucali życie małżeńskie, można powiedzieć, wewnątrz małżeństwa, po to, żeby być księżmi, tak? A dzisiaj przecież w ogóle ten wątek jest nieobecny. Tylko słyszymy, że to Sobór Trydencki prowadził celibat, co jest kompletną bzdurą. No ale to już wulgata. Wszyscy teraz tak mówią i tak nam powtarzają, będą nam powtarzać teologowie niemieccy i prawdopodobnie oni to u siebie wszystko zaakceptują, jak leci. Więc to jest tak, że wiele rzeczy można dyskutować, ale też ten problem, który Państwu teraz przedstawiam, to słyszałem od lewicowej teolożki, tak? Że ona mi powiedziała, że to jest, on oczywiście mówiła to w ogóle w kontekście kapłaństwa kobiet, ale że dostrzega taki problem, że to jest niedobre, że teraz Kościół w trybie jakiejś korporacji albo partii w ciągu 5 lat po prostu dokonuje całkowitego przeglądu swojej nauki i wiele rzeczy po prostu wywraca do góry nogami. Także to też jest problem. To ja pana rozumiem jakby w tym, że nie wiadomo co myśleć czasami, tak? Bo człowiek reaguje jak katolik, ale mu się mówi, że no, jest jakiś zacofany. No. Dziękuję. Dobrze, szanowni państwo, będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję za bardzo ciekawe pytania, które były zadawane. No i oczywiście za bardzo ciekawą dyskusję. Szkoda, że musimy tą dyskusję kończyć. No, oczywiście. Myślę, że oczywiście te prawa jak najbardziej się należą naszemu gościowi, panu Tomaszowi Rowińskiemu, który rzeczywiście no, zrobił. Najpierw wypowiadał się tak naprawdę odnośnie książki, a później, proszę Państwa, ta tematyka przeszła już na takie sprawy, rzeczywiście bardzo ogólne, kościelne, ale myślę, że były one niezwykle potrzebne tutaj i z taką potrzebą również przybyliśmy na dzisiejsze spotkanie. Oczywiście no, można narzekać, że było nas może trochę mało, ale ja zachęcam do tego, żebyśmy korzystali z następnych spotkań w ramach właśnie chrześcijańskich informacyjnych poświęconej tej tematyce. Będziemy dalej te tematy rozszerzać. Między innymi już zapraszam 7 grudnia, to jest bodajże sobota na godzinę 17. W Kanie będzie kolejny nasz gość, będzie nim ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zareski, który wywiad jest tutaj przeprowadzony właśnie w Alarm dla Kościoła. Zapowiedział się, że przybędzie na spotkanie i będzie mówił na temat lustracji w Kościele, na temat homolobii w Kościele oraz na temat odpływu młodzieży z Kościoła katolickiego. Także myślę, że bardzo ciekawe również kolejne spotkanie przed nami. Te spotkania będziemy kontynuować właśnie w okresie Adwentu. A jeszcze raz serdecznie dziękuję naszemu gościowi. Dziękuję Tomku za dzisiejsze spotkanie.